Siemano, siemano, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku musimy poddać Steve'a pod wykrywacz kłamstw. To jest bardzo, ale to bardzo ważne, ponieważ w poprzednim odcinku, jak go tam lekko pośledziłem, no podejrzanie się zachowywał, bardzo podejrzanie się zachowywał, więc dzisiaj zadamy mu kilka pytań i zobaczymy, co na to wszystko wykrywacz kłamstw. Oczywiście zanim rozpoczniemy odcinek, kończ łapkę w górę i subskrypcja. Daję wam 5 sekund na zostawienie łapki w górę. Jeżeli uda ci się zrobić, dostawić łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to w następnym odcinku robię fikoła tu. Na podłodze będę robił fikoła. Jak będzie, jak zostawić lajka. A zobaczymy, jak ktoś nie zostawi lajka, to nie będzie fikoła. Dobra, słuchajcie, żeby było jasne, musi być tyle samo lajków, ile jest wyświetleń, żeby się to liczyło. Dobra, lecę po Steve'a, bo jest akurat dzień, więc sobie z nim porozmawiamy elegancko. Pójdziemy na wykrywacz kłamstw, zobaczymy, co Steve na to wszystko nam powie i jakie pytania w ogóle go zaskoczą, a jakie pytania go nie zaskoczą. Jestem mega tego wszystkiego ciekaw. Dobra, uwaga, dolatujemy sobie tutaj do... O, leżysz se, to siemano Steve, siemano. Ło, ty już masz oko normalne. Siemano. No, naprawili mi, działaliś to? No, to bardzo... To było tak dziwne. Tak, bardzo się cieszę, że w końcu ci naprawili. O kurczę, tu jest grób miodziobaka. Wykopali rowów w dole i naprawiły się, nie wiem jak. Tak? Mówisz? Tak. A tu grób miodziobaka, tu jest, spoczywa, no, w pokoju. Nie ma go z nami tutaj. A tu jest, jak się ten nazywa teraz? Bzyłaj. A to nie jest mój, wiesz, to nie jest mój. To jest chyba od dziadziego. Dobra, no to niech jest. Dobra, słuchaj, chodź, pójdziesz ze mną w jedno miejsce, bo ja dzisiaj mam taki fajny pomysł na zabawę. Pójdziemy sobie na wykrywacz kłamstw. Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet, dokładnie. Chodź, chodź, musimy pogadać, chodź, poleć za mną, dobra? Dobra. Bo lecimy sobie w jedno miejsce, zagramy w taką fajną zabawę, myślę, że się dobrze będziemy bawić. Będzie ubaw po pachy, wiesz, o co chodzi. Jak detektyw tak mówi, to ja nie wiem, co to za zabawa. Mówię ci, wykrywacz kłamstw. Zobaczymy, czy kłamiesz. Boże, serio? Tak, tak, słuchaj. Dobra. Ale jesteś gotowy? Przede wszystkim musisz... Najpierw musimy to skonfigurować, wiesz? Więc... Czekaj, jeszcze nie. Co, no co, ale dobra, z miodem? Ja jestem ready. Tak, tak. Dobra, słuchaj, musimy to najpierw skonfigurować, więc tak. Musisz powiedzieć jakieś takie oczywiste... no. Oczywistą prawdę i oczywiste kłamstwo i zobaczymy, żeby to się skonfigurowało, wiesz, o co chodzi? Dobra. Powiedz jakąś prawdę. To oczywista prawda. No? Mam dziewczyny. Dobra. Kliknij. To jest kłamstwo. Co, już nie mam? O to... nie, a to przebrzydła palionka. Dobra, nie będę teraz o tym mówił. Ty chyba już nie masz, chyba już nie masz. Słuchaj, no to teraz może jakieś oczywiste kłamstwo daj. Kłamstwo? No to kłamstwo takie, że bzyłaś ma dziewczynę. Bzyłaś ma dziewczynę. No i to było kłamstwo, faktycznie. No nie wytrzymam. No i dobrze, i dobrze. Czyli mamy to skonfigurowane, dowiedzieliśmy się już czegoś. Jest git. Dobra, słuchaj, w takim razie ja ci zadam bardzo proste pytania. To będą takie, wiesz, takie luźne pytanka, będziemy sobie ten... A, tylko czekaj, ja bym sobie, wiesz co? Czekaj, czekaj, poczekaj tutaj chwilkę, ja zaraz tu przyjdę, dobra? Ja tylko zajdę sobie jedną rzecz. Czekaj tu i się nie ruszaj, zaraz będę. Dobra, dobra, dobra. Dobra, więc wylecimy szybko, lecimy szybko do tego laboratorium, ponieważ tam mam te akta wszystkie. One mi się przydadzą do rozmowy, bo tam są różne pytania, na które fajnie jakby odpowiedział mi Steve, więc weźmiemy sobie te wszystkie akta, które tutaj są i będziemy sobie je przeglądać w trakcie, żeby wiedzieć, jakie pytania mu zadać. Nie przygotowałem się do tego wcześniej, ale teraz już mam, jestem przygotowany, dobra, zajęło mi to chwilę. Dobra, jestem Steve! Dobra. Ja tu mam takie książki z pytaniami, wiesz? Więc musimy sobie też, tak powiem, zobaczyć. Ja tutaj, prawda, muszę zobaczyć, co mnie najbardziej interesuje. Wydaje mi się, ale że... Ale to są jakieś przebrzydłe pytanka? Nie, 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 to są takie spoko, to są pytanka, wiesz? Dobra. Słuchaj, ja mam takie pytanie w takim razie do ciebie. Bo ostatnio po Palionowie grasuje pewien złodziej. I teraz, czy wiesz, kto jest złodziejem na Palionowie? Ja bardzo dobrze znam tą sytuację. Tak? I ja myślę, że ja wiem, kto to jest, tak samo Zepi. Tak? Myślę, to kto? Że to Bzyłaś. Bzyłaś? Sprawdźmy to, czy mówisz prawdę. Prawdę mówisz. Bzyłaś jest prawda, jest tutaj, prawda, jakimś tym. Dobra, tak, a czy znasz jeszcze jakiegoś innego złodzieja oprócz, prawda, Bzyka? Inny złodziej. Ostatnio mało rozmawiałem z Dave'em. Mhm. Nie wiem, czy on tam nie ma czegoś za uszami. Wydaje mi się, ale, że może ale, czy, ale dobra, czy, bo jakby wiesz, bo uważasz, że Bzyku na pewno jest złodziejem, tak? Tak, Bzyku na 100%. Dobra, a czy wiesz, że ktoś inny również na pewno jest złodziejem? Tak naprawdę to ja. Ty jesteś złodziejem? Ja i Zeti. Ale nie mów nikomu. Dobra, 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 troszkę... Okej, no to sprawdźmy, czy mówisz prawdę. Co wyszło? Kłamstwo mówisz. Znaczy, jesteśmy złodziejami, ale nie w tej sprawie, w której myślisz. My po prostu
Zylek powie, okradliśmy bzyła i serdziego ula. Ale aha, to była zemsta, więc czyli to jest po prostu jeden za jeden, tak trochę. Sprawę. Czyli tak, krótko mówiąc, jeżeli chodzi o ule, no to w sumie wyszło raz, że prawda, że Bzyku jest złodziejem, ale tu wyszło, że wy nie jesteście. Czyli tu w sumie jakby się to zrównoważyło. Czyli tutaj nic nie wiemy dalej. Dobra, słuchaj, no to następne pytanie ci w takim razie zadam. Czy to prawda, że nocami śpisz? Nocami śpię. Tak? Tak, sprawdźmy to. To prawda, nocami śpisz. Okej. W mojej głowie, oczywiście. Dobra, okej. Bardzo ciekawie tutaj wychodzą te, dobra. Dobra. Myślę sobie teraz, jakie tu ci pytanie zadać znowu, czekaj, muszę sobie przejść tutaj tą książkę. Dobra, a czy wiesz może, kto niszczy te posągi? To niszczy te posągi? Tak. Tak szczerze, ja wydaje mi się, że to jest Herobrine. Tak, sprawdźmy, czy, tak, ale tak mi się wydaje, czy jesteś tego pewien, tak ci się wydaje? To kłamstwo jest. Nie. To kłamstwo. No i co jest. Ja ci mogę powiedzieć? Ty coś ukrywasz przed nami, Steve? Nie, ja nic nie ukrywam, nic nie powiem więcej. Dobra. A czy wiesz, dlaczego miałeś czerwone oko? Czerwone oko? Bo to było... To są dwie sprawy, albo parenta mnie uderzyła za mocno, albo to było od Herobrine'a. Tak, ale nie wiesz od czego to było? Bardziej bym stawiał na... Ale nie, ja się pytam po prostu wprost, czy wiesz, czy nie wiesz? No wiem. No to co? No to od kogo to było? No bardziej palionka, no to palionka. Sprawdźmy. Prawdę mówię, że to palionka ci jakby oko coś ten. Okej. A czy myślisz, że Herobrine... albo może inne pytanie, czekaj, zobaczę sobie tutaj, co tutaj mamy w takim razie. Dobra, czy ukrywasz coś przed wszystkimi osobami na Palionowie? Czy ukrywam? No. Nie. Sprawdźmy to. Prawda. No dobrze. Okej, dobra, czyli mamy kolejną, że tak powiem, informację tutaj, dobra. Dobra, a czy byłeś w przeciągu ostatnich kilku dni w Palion Stylu? Palion Stylu. Powiem tak, czy ja tam byłem? Byłem. Sprawdźmy to. Na odcinku. Tak? Tak. I po co tam byłeś? A po co tam byłeś? No bo tam był kosmita, który... Aha. To było tak. Bzyłeś okay. Był kosmitą i nastraszył. Aha, okej. Okay. No to sprawdźmy, czy mówisz prawdę. Mówisz prawdę. Kurczę. No, widzisz. Dobra. A czy w takim razie... Czy ukradłeś coś kiedyś z Palion Style'a? Czy ukradłem z Palion Style'a? No? Chyba nie. Nie. Ja nic nie kradnę. Ja jestem normalny. Dobra. Rozumiem. Okej, okay, dobra. Czyli ty mówisz, że nie kradniesz z tego. Dobra, a w takim razie... czy wiesz może, gdzie jest palionka teraz? Teraz? No. Palionka... No wiem. Gdzie? Znaczy... wiesz, sprawdźmy, czy wiesz. Kłamstwo. Nie wiesz, gdzie jest teraz palionka. Ups. No, to coś tu kombinujesz. Dobra, słuchaj. Zadam ci jeszcze kilka pytań w takim razie. Czy byłeś w przeciągu ostatnich kilku dni w sklepie budowlanym Milki? Nie byłem tam. Sprawdźmy to. Prawda. Okej. Czekaj, ja muszę się zastanowić nad kilkoma rzeczami. Ja tutaj muszę, że tak pójdę za róg, dobra? Sobie pomyślę chwilę. Dobra. Zaraz wrócę do ciebie. Dobra, widzowie, jest lipa straszna, bo wychodzi na to, że on jakby... niby robi jakieś rzeczy tutaj związane z... znaczy jakby wiecie, że on jakby tak odpowiada na te pytania i są takie odpowiedzi, że wychodzi na to, że on nie jest świadom tego, co on robi. Wszyscy mi zeznali na to, że on faktycznie jakby tutaj okrada to wszystko na Palionowie, że niszczy budynki, a on nic nie odpowiada na ten... wiecie, nawet jak odpowiada, że on tego nie robi, co jest kłamstwem, bo wiemy, że on to robi, no to wychodzi na wykrywaczu kłamstw, że jakby jest git, co oznacza, że jakby on nie jest chyba świadom tego, że on faktycznie to wszystko robi. Ja jeszcze zapytam się go o te budynki, to jest ciekawe. Czy on będzie wiedział, co sprawia, że zrobiłem budynki? Dobra, Steve! No?
Słuchaj, jak ja wywnioskowałeś? Pomyślałem sobie i przypomniało mi się, że jedno pytanie miałem ci zadać. Czy wiesz, kto niszczy budynki na Palionowie? Bo znikło kilka budynków. Myślę, że wiem. Tak? No to no to sprawdźmy. Wiesz, kto? G-Wife. Sprawdźmy, czy mówisz prawdę. G-Wife? A dlaczego masz takie, skąd masz takie informacje? No bo G-Wife się zemści cały czas, rozwalił domek dziecięmu i poza tym to on w ogóle postawi sobie trzy domy. Nie wiem, czy zauważył, że jedyna osoba na Palionowie ma trzy domy i on rządzi w tej budowlance, no i wydaje mi się, że on. Aha, rozumiem. No dobra, no to dobra, zadam ci jeszcze... Ja idę właśnie robić ciemno. Siema. Dobra, no to w takim razie... Aha. Po prostu sobie poszedł. No to, dobra, słuchajcie, nadal nic nie wiem. No zadałem mu kilka pytań i on sobie tak po prostu poszedł. Bardzo podejrzane i dziwne zachowanie, ale dobra, okej, jakby nie będę w to wnikał, nie wiem o co chodzi. W każdym razie wykrywacz kłamstw jest totalnie ogłupiony i... Szkoda, że nie zadałem mu pytania tego, czy Herobrine ma nad nim kontrolę. Ciekawe, jakby na to odpowiedział. Muszę jeszcze się go kiedyś o to spytać, ale mocno to jest dziwne. W każdym razie, wydaje mi się, że on nie do końca jest świadom tego, co on robi, ale na pewno odkryjemy, kto tak naprawdę stoi za tymi wszystkimi zbrodniami na Palionowie.